Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Na stronie internetowej WG Kosakowo mogliśmy przeczytać informację, że wspólnie z kolegą Maćkiem Wójcikiem zdecydowaliśmy się zorganizować jeszcze jeden lot czasowy. Ostatnia czasówka, którą mieliśmy tutaj na WG Kosakowo w niedzielę, bardzo nam się podobała, nie wiem jak kolegom, ale nam się podobała i dzięki niej jesteśmy też bogatsi w dużo więcej takiej wiedzy empirycznej odnośnie lotowania gołębiami. Tam widzieliśmy, wypuszczaliśmy te gołębie co 2-3 minuty. Ginęły nam na horyzoncie, ale się jak okazało później tutaj na miejsce, kiedy Maciek obserwował, przyszła jednak i tak gołębi, i taka grupa, gdzie chyba 13-14 gołębi. I teraz się zdecydowaliśmy, bo jest bardzo ładna pogoda, zobaczmy, niebo zaczyna nam się przejaśniać. My kiedy tutaj jechaliśmy z kolegą Grzegorzem, jest trochę zimniej niż wtedy. Jest minusowa, jest pod wiatr. Ale jest minus 7 prawie. Tak, minus wiatr, pod wiatr będą miały ta sama odległość, czyli no muszą te gołębie wykazać. No tutaj jest, mówię, no robimy to typowo pod jakieś tam doświadczenie. Zobaczymy jak to wszystko będzie wychodziło. Mamy na przyszłość nowe plany co do lotowania, ale to później. Mówię, te gołębie, które tu są, naprawdę są w wyśmienitej formie. One mają w skrzydłach naprawdę w zimę będą miały prawie 600 km. Czyli selekcja w tych gołębiach jest naprawdę fajna. Kto je sobie później zakupi, na pewno powinien być z tych gołębi zadowolony. Nie kupuję po prostu w ciemno młodego gołębia, a dla nas jest to pewne doświadczenie. I teraz jeszcze ja powiem, bo tak, będziemy wypuszczać je dokładnie teraz, jedziemy w to samo miejsce, mam nadzieję, że trafię, bo to ja będę skutek, no asystenta mam dzisiaj innego troszeczkę na asystenta, także nie wiem, czy pełna relacja będzie tak jak ostatnia, ale postaram się też, żeby, przepraszam od razu, że będzie dźwięk lepszy, bo ja będę sam już raczej filmował. Aha. Tutaj natomiast powiedzmy tak, 25 gołębi już zakoszowaliśmy, za chwilkę wyjeżdżamy z nimi. I doszedł też ten polski, taki co tam 240, to był chyba oddział, tam z tego co pamiętam, się nikt nie zgłosił po niego. No. Kiedyś rozmawiałem z tym właścicielem, tylko że... A to był chuplony, powiedz, to był gołąb, który nie, u nas był? Nie, to był gołąb, który kiedyś się tu przybłąkał. Dzwoniłem do tego właściciela, bo tam był numer na obrączce i teraz nie pamiętam, bo to już było na początku, czy go odesłałem, czy on tu jeszcze raz przyszedł, ten go po jakimś czasie, czy miałem zakoszować i on tak tu siedzi i siedzi. Nie? Chce latać ciągle. No. Dobrze, ale my tutaj sobie go też wypuścimy, także on też lecieć będzie. Teraz mamy 25 gołębi, ani jeden nie zginął. Ja tu dwa dni temu, czy trzy dni temu, kiedy u Maćka byłem we wtorek, robiliśmy zdjęcia tym gołębiom, które właśnie wystawiliśmy teraz tutaj z naszej hodowli, tam w Łódź Kłos. A ciekawe było, bo wtedy siedziały te wszystkie gołębie na dachu. Ja byłem zdziwiony, że nie chcą wchodzić trochę, a one, pogoda była bardzo ładna, one sobie siedziały, wygrzewały się na słońcu i zastanawialiśmy się z Maćkiem, bo jastrząb je przegonił, czy coś zginęło. Jak się okazało, ciągle 25 sztuk tych gołębi mamy. Także jedziemy już teraz wypuścić. Tutaj Maćkowi kamerę zostawimy, wierzę, że tym razem będzie widział. Na szczęście, kiedy wtedy bateria siadła, nie wpłynął to kompletnie na relację, gdyż wszystki cały lot był sfilmowany. Teraz mówię, jedziemy, będziemy troszeczkę dłużej wypuszczać, będziemy czekać, żeby naprawdę tego gołębia, w ogóle wtedy też zresztą nie było widać. Wierzymy, że jak kiedy dojedziemy, zobaczmy to niebo, teraz takie widzimy niebieskie, przebija przez słońce. My tutaj jechaliśmy od południa, tam gdzie ja mieszkam, od strony Starogardu Gdańskiego. Tam była bardzo ładna pogoda, no, już słoneczna. U nas niby ma być, ale... Właśnie, to jeszcze godzinę damy szansę, bo tyle będzie nam gdzieś trwało. Tak, 10 puszczamy. Dziękujemy wtedy na razie i póki co do zobaczenia. I czekamy na przylot gołębi. To jest. Lot się za chwilę uaktywni. 10:15 powinien, jeszcze nie jest tu aktywny. System sam tu wszystko reguluje. Tylko przykrywamy go, bo dzisiaj jest bardzo zimno. Krzysiek dosłownie za tam niecałe 2 minuty zacznie puszczać pierwsze gołębie. Dzisiaj puszczamy to, tak jak ustaliliśmy, puszczamy te gołębie co 5 minut. Trochę tam wymarznie, gdyż dzisiaj naprawdę jest tu u nas nie jest aż tak zimno, bo termometry teraz pokazują minus 4 stopnie, z tym, że u nas jest troszeczkę inaczej niż na przykład w innej części kraju, bo u nas jest, mówię, troszkę inna wilgotność i odczuwalne temperatury i wiatr, który jest od wody, no inaczej to się odczuwa. No zobaczymy, jak sobie gołębie poradzą. Będziemy na nie czekać. O! O, widziałem, że leci. Chodź, 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 chodź. Jakiś gołąb tu leciał.
Chodź. Na pierwsza to będzie. Jak jeszcze tu nic nie ma. Chodź. No chodź. 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 Chwilę to trwało, nim ona skoczyła do środka, a to gołąb jest. A już jest Krzysztof Gański. Teraz będziemy tylko czekać na telefon od Krzysia, którego on pierwszy puścił, ale to będzie i tak wiadomo później w wyliczeniach. Czekamy dalej. Mija prawie 10 minut od pierwszego gołębia Krzysia Gańskiego, a tu nie ma nic. Tylko nie wiem, która ona była puszczona, czy była pierwsza, czy która z kolejności, bo jak ostatnio Krzysiek dzwonił, to cztery gołębie dopiero puścił, a teraz już tych gołębi, no mówię, no na pewno jest więcej puszczonych, jak po 5 minut to już jest, mówię, ich parę na pewno więcej poleciało, z tym, że no, niestety do hrabiego się nie można dodzwonić i cierpliwość mnie zżera teraz wiedzieć, która ona była. Może była pierwsza wypuszczona, może nie. Są cztery gołębie, czyli się połączyły. Czyli się gdzieś znajdują w powietrzu te gołębie. Teraz gwizdek wezmę, gdzieś go tutaj miałem, tu mam w kieszeni. One nie chcą wchodzić, one, mówię, w tej chwili ja musiałbym tamte gołębie wszystkie przegonić chyba, bo one... Chodź! Są przestraszone. Jeśli to może być... Chodź! Jest 5, w międzyczasie doleciał jeden, bo ten z tej czwórki niestety to nie był gołąb stąd. Muszę sprawdzić, co on się zerwał, a w tym momencie siadł gołąb z sekcji Gdynia. Czyli jest 5 gołębi. 4 gdzieś się spotkały. No tak to wygląda. No, nie mam żadnych wieści od Krzycha. Nie wiem, czy mi telefon siadł, czy co. Tak zafascynowany jest tym, że o świecie Bożym zapomina. Że tu inni się też denerwują. Przypominam, te gołębie są wszystkie już wystawione. Jedne są z WG, jedne są Łódź Kłos. To są z tych gołębi z rozpłodu. A my czekamy dalej. Strasznie zimno w nogi, ręce naprawdę. Teraz słoneczko wychodzi, to zaraz się troszeczkę przyjemniej zrobiło. A tam duży jastrząb.
z tego cholerstwa trochę. Dobrze. Musiałem iść do sklepu, ale jak wszedłem, to widziałem, że dwa gołębie siadały. O, Sławomir Żbicki i Krzysztof Piątkowski. 7 sztuk mamy w tej chwili. Też się jakoś spotkały. Mówię, no potrafiąc się spotkać, jeden gdzieś zawróci, jeden gdzieś indziej inaczej. Czyli to jest bardzo ciekawe. Już na pewno to 5 minut nie powoduje tego, że się łączą już takie typowe grupy. Po prostu się spotykają na tej trasie. To jest fajne, no mówię. Traktujemy to jako doświadczenie, gdyż planujemy nowe przedsięwzięcie, którego tu praktycznie jeszcze nikt nie robił, ale to taka zabawa dla, będzie dla wszystkich, ale i dla wybranych, którzy będą chcieli w tym brać udział, ale to kiedyś później. A teraz dalej czekamy. No, jest pogoda fajna, się uspokoił ten wiaterek, chociaż jest cały czas pod wiatr, ale słoneczko co od czasu do czasu wychodzi, czyli jest przyjemniej. No. Chciałbym tu jeszcze jakieś zobaczyć na tym niebie, ale nic nie widać. Czekamy. Akurat przyleciał ósmy, ale coś nie chce chodzić. No chodź, 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 chodź. Samcy mają teraz chęć parowania, ale jest, dobrze, w miarę to trwało, króciutko. Czyli jest 8 i ten sobie przyleciał sam, czyli to gołąb, ciemny pstry, Łukasz Bojanowski, tak, czyli jest 8 sztuk, no to czekamy dalej. Ja niestety nie widzę wszystkiego, akurat też nie mogę, jest to dzisiaj normalny dzień pracy, muszę, tam coś chwilę ktoś mi drynda, że muszę dojść do sklepu, dlatego, o jest, jest następny. I są dwa, jest następny. Chodź, chodź, chodź! O! A to szybko załatwiła, a ten tu... Chodź, 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 chodź! Chodź, 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 chodź! Jestem trochę przestraszony, gdyż mówię, no codziennie w tej chwili trochę trenuję je też oprócz... Nie jaszczą. One są bardzo uważne. Nim wejdzie, zawsze się mocno rozgląda. I też... Ja ze względu na... O! Zimno. Trochę mam czerwoną kurtkę i może ta kurtka też się troszeczkę rozprasza. No chodź, 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 chodź! Każdy pisk wróbla, każde ćwierkanie, one zaraz bardzo mocno reagują. O. Jestem bardzo ciekaw, które tam gołębie były pierwsze wypuszczone, jak to wyglądało. Mówię, no Krzychu nie zadzwonił, a ten... Ten tu dotyk by najchętniej wlazł. Teraz go pogonimy. Hrabia z kłosem w herbie. Mówię troszeczkę. Chyba o mnie zapomniał. A ty idź do środka. Nie chcą wchodzić.
Znaczy na pewno przyczyną tego jest to, że one teraz od kilku dni są bardzo mocno znowu karmione ze względu na to, że jest w nocy bardzo zimno. No chodź, 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 chodź. No chodź, 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 chodź. No. Trochę to mu zajęło. A czy one, mówię, bardzo chcą się parować w tej chwili. Czuję to gołębie przyleciały. Też zaraz zobaczymy. Łukasz Bojanowski ten był, później JR, czyli Janusz Użycki i Juliusz Pelowski. Piękny ten gołąbek Juliusza jest, ale no mówię, nie chciał dzisiaj wejść. Dobra, czekamy dalej. Widzę, że jest jakiś mały problem z internetem, po prostu nie ma internetu, a gołębi jest w tej chwili 10, a on tu nam pokazuje tylko jednego. O, tak wygląda lista, a niestety dobrze, wszystko, system chodzi, internet po prostu nie chodzi, a tu jest dalej tylko jeden, nie wysyła po prostu. Po prostu jest albo coś z zasięgiem. Nie chcę tu nic grzebać na razie. Jak Krzychu przyjedzie, to niby wysyła, ale zobaczymy za chwilę. O. Dobra. Tak dla wiadomości. Teraz przyleciały, ale się spłoszyły. Wróble krzyczą, czyli. Chodź, 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 chodź. Może to być jastrząb, wiesz? No niestety, internet nie działa. Tu dobrze, że to wszystko chodzi. To będzie to później, wszystko puścimy. A to jest ten jeden z tych starszych gołębi też doleciał, czyli dwa plus WG. A reszty nie ma. Jeszcze, czekamy. Tu wszystko działa, ale internet nie przekazuje. Tu wszystko też działa. Nie wiem, co jest. Spróbujemy jeszcze raz wymusić to, wyślij. O, może w końcu się coś udało. Teraz sprawdzimy. Niestety nie. Szlak mnie zaraz trafi. No nie. Nie ma. No, bo widać też strona. Coś się dzieje, nie jest. Coś nie jest tak. Rozłączyć system i uruchomić ponownie. I na tą chwilę jest 20 gołębi. No szkoda, nie ma tego internetu, coś się tam zawiesiło. Siedzi tam akurat w tej chwili po drugiej stronie, powiedzmy, linii kolega, który to stara się tam naprawić. Nie wiem. Całe szczęście, system chodzi, tu wszystko bardzo dobrze, no możemy wszystko sobie zobaczyć. Gołąbki przyleciały bardzo fajnie, znaczy 5 jeszcze leci, przychodzą różnie, przychodzą po 2, po 1, po 3, czyli po prostu się gdzieś znajdują. Tu mamy wszystko, czyli będziemy na wyżej, na podstawie tego będzie to trzeba przepisać, jeżeli to nie będzie możliwe. Jest w tej chwili 20 gołębi, a my czekamy teraz na resztę i na Krzycha, jak przyjedzie. Może to uda nam się przesłać na stronę. Dobry lot z mojej strony. Zobaczymy, jeszcze Krzych będzie na pewno coś tam nagrywał
Do usłyszenia. No, dojechaliśmy właśnie. Jest to 20 chyba pierwszy gołąb. To na internecie mieliśmy przez długi czas tylko jednego, bo tutaj niestety nie mieliśmy łącza. Ja tak czułem, bo no, też nie mogłem podglądnąć. Ale Maciek tutaj wszystko nagrywał. Zaraz tam podjedziemy sobie zobaczyć, ale akurat w tym czasie, co przyjechaliśmy, to jest kolejny gołąb. Tam patrzy Maciek, mówi, że to jest 21, zaraz zobaczymy. No, no, tam. Bo my stamtąd mieliśmy internet i wysłaliśmy całą listę startową, na bieżąco wysyłaliśmy i, że tak powiem, te czasy, kiedy były gołębie wypuszczane, są tam dostarczone już i teraz tutaj czasy przylotu muszą być też, no, znane, gdyż wtedy możemy dopiero im prawidłowo policzyć prędkość przelotową. Widzimy, ten gołąb sobie chodzi. One przyszły w grupach czy pojedynczo? Nie, pojedynczo, po dwa, po jednym, raz trzy chyba były. A, to dobrze. Bo my tam troszeczkę tak wypuszczaliśmy ten z tego samochodu, bo było bardzo zimno, nie? No jest, jesteś zimno. Kurde, dajmy sobie, dajcie spokój. Kurtkę mam zimową. No my takich nie mieliśmy możliwości, chodź, ale... Chodź, chodź, nie chcę wejść. No zobaczymy. Pierwszy gołąb był kolegi Krzysztofa Gańskiego. Zobaczymy, czy on się też utrzyma jako pierwszy. Chyba nie, bo tam już jest przeliczany. To będziemy zobaczyć, ale to musimy zobaczyć sobie po prostu. Zaraz będziemy sobie patrzeć. Chodź, 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 chodź. Niech se wchodzi. On już pewnie jest odbity, a to co zobaczymy, czy to jest? Co? Nie odbił się jeszcze? A, to jeszcze nie wszedł. No weź tam, weź tam połóż komputer, żeby się nie wygaszać, nie włączał. O. Niech se chodzi, jeszcze zobaczymy. Dzisiaj pogodę miały bardzo ładną. Tam było wypuszczone. Także... No, no, śmiało, jeszcze niech wejdzie. A tu Maciek nam nagrywał, zobaczymy sobie wszystko ładnie, jak to wygląda. O, o, o. No kurde, teraz tu się odbił? Nie odbił się jeszcze, tam był tamten. Grzesiu przestartował system, dobrze to. Może teraz już na internet chyba wysyłać będzie wszystko. Zobaczymy, Maciek go zawoła. To jest. Także już mamy kolejnego gołębia odbitego. O, no tu mamy gołębie, które na internecie widzimy, jak jest już po przeliczeniach. Proszę się nie zdziwić, że kiedy były gołębie, może przyjść pierwsze, ale przy czasówce to wszystko zależy z czasem, kiedy był wypuszczony. Tutaj widzimy, że najlepszy czas dzisiaj miał gołąb kolegi Stanisława Szocika. Gołąb miał prędkość 1063. Ja jeszcze Grzegorza poproszę za chwilę, żeby mi kartkę wziął, tą, na której my rejestrowaliśmy, bo my to po prostu przesłaliśmy tam internetem na stronę i ten czas, który tutaj tak, był... To były te przyleciały jako cztery z obcym gołębiem, później jeden odleciał i za chwilę przyleciał po nich ten, no, sekcja ale Dynia. Pierwszy się odbył, on był jako piąty. Ale Krzychu Gdański tak. Był pierwszy wypuszczony też, on i widzimy, 14 jest. No. I miał tak, czas 11.10. Ale te były wypuszczone 27 minut po, 12 minut po tym, ale był ten. No, czasówka się rządzi swoimi prawami. No. Także widzimy, ale czasy miały takie. To ciekawe właśnie, że już nie przyszły taką dużą grupą, tylko jak Maciek mówi, trzy gołębie razem najprzyszły najwięcej. Tak, tak? Chyba trzy razy. Trzy. Właśnie te pierwsze. O, czekamy teraz jeszcze tutaj zaraz, także widzimy 20 gołębi mamy tutaj, no tam jest odbitych więcej, ale musi na internecie chwila minąć, żebyśmy te gołębie mogli zobaczyć. Przeliczyć. Teraz coś mamy tutaj jeszcze, czy nie? Nie mamy. Aha. Dobrze. My tutaj teraz będziemy tutaj na cztery czekać. Jeszcze chwilę tutaj z Maćkiem będziemy obserwować, ale gołębie, ten pierwszy, co mówiłeś, przyszedł, ale nie chciał za bardzo wchodzić, tak? No nie chciał. No, stracił parę minut Krzysia Gańskiego gołąb przy wchodzeniu. Później po jakimś czasie doleciała grupa czterech, ale to były trzy stąd, jeden obcy. Jak poszłem sprawdzić, który ten, to ten obcy się zerwał i za chwilę doleciał ten sekcja Gdynia, który był jako piąty. To ten sekcja Gdynia to jest ten, co ma 40-40 końcówkę. Tak, 40-40. Teraz sobie zobaczymy, właśnie popatrzmy. Leciał jako piąty gołąb. 40-40, my musimy tutaj na internecie to robić przeliczenie. A jest jak 11, tak? No tak, zobaczmy, tak. Bo te przyleciały jako pierwszy, drugi, trzeci, to przyleciał jako drugi, trzeci, czwarty.
Z tym, że teraz ta czasówka. No, no, to, ten, ale poczekaj, zobaczmy ten 40-40, gdzie jest? 40-40 jest. Niżej, bo ono. Aha, to nie ten, sekcja Gdynia, tak? 11. Nie, od 40-40 sekcja Gdynia. No tam na liście. Teraz możemy wejść na listę przylotów i sobie zobaczymy. Na liście przylotów. Właśnie, bo to, żeby to, co na internecie to... się wyświetli, my musimy chwilę poczekać. To jest... A teraz weźmy na listę do góry, przylotów. Do góry, właśnie. O, kolejność, jak przychodziły. Tylko mówię, tutaj czas przylotu, tak, ta, ten, jest który to jest, ta prędkość to jest, o, zrobiona od tej pierwszej. Piąty. Kolejność jest, tylko, tu jest ważna tylko kolejność. Szocik, ten i ten, nie? No, przyszły razem widzimy. No, ten przyszedł po chwili, ale to już, no mówię, troszeczkę inną prędkością. Ten przyszedł jako pierwszy, no, ta prędkość, ten, no, i jako pierwszy był właśnie, wypuszczony. No tak? Właśnie, o to chodzi. A te były wypuszczone, gdzie macie tą listę wypuszczeń? Mam wypuszczone, zaraz tam w samochodu, że się przyniesie, bo ja już ją wysłałem, no, na... Ja on jest tam, wiesz, Grzesiu, on jest, wiesz, gdzie. Ten, bo my tu przysłaliśmy to po prostu stamtąd, stojąc na bieżąco te czasy, żeby tutaj mogły być użyte do obliczeń. Dobrze, na razie zobaczmy. Tutaj tak nie wieje, ale zobaczmy. Nie, teraz się uspokoiło. Nie, bo jest takie, no, też jeszcze widzimy fajnie, bo nie ma całkiem wielkich chmur, tylko takie lekkie zachmurzenie niebieskie widać. No, zobaczymy, zaraz tą na listę sobie zobaczymy. Te ostatnie puszczone, ja nie pamiętam, są, teraz nie są, zaraz zobaczymy. Ostatni był, nie, ostatni chyba nie, zobaczymy. Mam nadzieję, że jeszcze coś nam się uda zobaczyć. O, tu mamy sobie listę taką, o, tu widzimy, jak były te ostatnie, to były gołębie 2299, 9418, 4360, chyba tych nie ma gołębi. Jeszcze zobaczymy. Jest! Chodź! O, jest, zaraz zobaczymy, który. Chodź! Z kierunku przyleciał, gdy zwrócił uwagi? Chodź! 21, jak to byłby 22, to trzech gołębi brakuje. Ostatnio, kiedy wyjeżdżaliśmy, brakowało chyba też dwóch czy trzech, ale wieczorem, znaczy nie wieczorem, nawet za jakiś czas się one pojawiły. O, jest jeszcze, właśnie. Ten był przedostatni wypuszczony i jest, czyli są wszystkie. Nie, jeszcze jednego brakuje. Ten czarny, to z tego co pamiętam, to jest właśnie, on był, ma numer 9418 i był przedostatni wypuszczony o godzinie 12.10. Zaraz zobaczymy. Weź zobacz, on ma 9418. A ten był chyba ostatni. To był gołąb 4360, z tego co pamiętam. Zaraz zobaczymy. Weź tam. No to przejdź na dół. Jaki był? 9418. No 9418. 9418 jest właśnie ten czarny. No to był ten gołąb, który był wypuszczony. Czas, 20.10. 12.10. A jest, no, tutaj o godzinie. Czyli też się jeszcze może zmienić. Tak, 20. Jest o 13.06. 13.06. No to zobaczymy, no to wszystko zależy właśnie od tych przeliczeń. I 230-32.10 był wypuszczony, no, wcześniej, 11.55. Dobra, zobaczymy tego ostatniego. Ile tam? 22 odbite, czy 3? 2. No i nam się udało zobaczyć, o, słońce wychodzi nawet. Ja coś może niosę. O. Piękne są te gołębie, prawda? No. No to ostatni lot, za chwilkę je wystawimy na aukcji. O, prawie wchodzi, się nie chodź tam, żeby się nie... O, już szedł, także zaraz się zerkniemy, czyli to był gołąb. O, i będziemy wiedzieć, ja tu listę mam, właśnie ta lista 24, o, dwa kolegi Korzeniewskiego, 43-60. To był ten gołąb, który był ostatni wypuszczony. Tu zobaczmy na liście 43-60, 12-15, a przy, już jest w gołębniku 43-42, to też był czwarty od końca, czyli widzimy, ta kolejność tutaj przylotów nie różni się tak wcale. 24 są. Odchodzi zimno. Co? 24. Tam na internecie to musimy, mówię, te dane dopiero będą pobrane, to musimy to zrobić także, o, poprzeliczać. Także widzimy gołąb, ten, który widzieliśmy czarny, był jako przedostatni wypuszczony, 43-60, też już jest. No i brakuje nam tylko jednego. Maciek, to pomału my będziemy kończyć, bo niestety jest zimno, chcemy też do domu pojechać. Także na razie dziękujemy. Dzięki. Loty już chyba teraz będą całkowicie zakończone, już nie będziemy, tak, kolejnej czasówki robić, bo
przychodzą duże mrozy, to już sobie nie wyobrażam stać tam, kurde, po 5 minut w polu. Teraz zabrać za sprzątanie, malowanie gołębników, przygotowanie do sezonu. I będziemy te rzeczy tutaj się będą działy, na bieżąco starali się też relacjonować. Maciek sobie sam też potrafi filmy kręcić wspólnie z córką. Wstawia także zawsze tu na bieżąco, wiemy co się dzieje. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.